Kacper, powiedz proszę, jaką muzykę grasz i co najbardziej Cię interesuje? Muzykę trudno opisać, ponieważ jest to zbitka wielu gatunków, a inspiracje płyną ze wszystkich stron tak naprawdę, więc niektórzy opisują, mój menedżer opisuje to jako subtelne dźwięki pianina i tak jest, ale są też fragmenty, gdzie ludzie mogą się pobawić, gdzie jest troszkę mocniej. Ale naprawdę inspiracje płyną z wielu stron i moje gusta muzyczne, które również wpływają na moje tworzenie, są bardzo szerokie. Czyli nie możesz określić swojej muzyki jednym gatunkiem? Nie, nie potrafiłbym. Od kiedy śpiewasz i czy masz już na swoim koncie jakieś osiągnięcia muzyczne? Śpiewam od około 5 lat. Na pianinie gram tak naprawdę od dziecka, ale śpiewanie odkryłem sobie później. Osiągnięcia muzyczne nie w moim mniemaniu. Myślę, że niektórzy stwierdziliby, że osiągnięcia muzyczne to jest tak naprawdę każdy występ mój i mają rację, ale ja mam troszkę większe ambicje i staram się nagrywać płytę. Jeśli ją wydam, to będzie moje tak naprawdę pierwsze duże osiągnięcie. Skąd obudziła się w tobie pasja do muzyki? Była we mnie od zawsze tak naprawdę. Ja pochodzę też z dosyć muzykalnej rodziny. I odkąd gram na pianinie, odkąd rodzice wysłali mnie do ogniska muzycznego na lekcję pianina, czyli od lat, kiedy miałem lat 6 bądź 7 bodajże, to tak naprawdę od zawsze, a śpiewanie pojawiło się dobre parę lat później i rozbudziło jeszcze bardziej tą muzykę we mnie, a odkąd robię to, co kocham i mogę występować w takich miejscach na podobnych wydarzeniach, to jeszcze bardziej się z tego cieszę, jeszcze bardziej ta muzyka na mnie działa i mam nadzieję, że na ludzi też. Jesteś jednym z artystów na dzisiejszym festynie, jak się tu znalazłeś? Przypadkiem tak naprawdę, gdyby nie mój menedżer, który jest ze mną na co dzień i prowadzi mnie na tej ścieżce muzycznej, prawdopodobnie by mnie tu nie było. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.